Dzień dobry Państwu. Tu Andrzej Kuźmicki. Witam w kanale Sekrety Psychologii, Psychologia Nieświadomości. Dzisiaj temat archetypowy, proces przemiany, msza święta, a przemiana alchemiczna. I przechodzimy od razu do meritum. Części mszy świętej. Chciałem najpierw krótko opisać części mszy świętej i zacznijmy od obrzędów wstępnych. Ten etap rozpoczyna się wejściem kapłana i innych usługujących do prezbiterium i uczynieniem znaku krzyża. Następnie kapłan pozdrawia zgromadzonych i odprawiany jest obrzęd pokutny, podczas którego wierni wyznają swoje grzechy i proszą o miłosierdzie Boże. Potem następuje liturgia słowa. Na tym etapie kapłan czyta fragmenty Biblii i wygłasza homilię na podstawie czytań. Wierni recytują również credo, wyznanie wiary, podstawowe elementy wiary katolickiej. Potem następuje liturgia eucharystyczna. Ten etap jest sercem mszy świętej i rozpoczyna się ofiarowaniem, podczas którego przynoszone są do ołtarza dary chleba i wina i ofiarowane Bogu. Następnie kapłan konsekruje dary, przemieniając chleb i wino w ciało i krew Chrystusa poprzez modlitwę przeistoczenia. Następnie wierni przyjmują komunię, pijąc z kielicha lub przyjmując Eucharystię do ust. Jeśli chodzi o obrzęd komunii świętej, to polega on na dzieleniu się przez wiernych ciałem i krwią Chrystusa i obejmuje ono, ta część obejmuje również hymny i modlitwy dziękczynne. Na końcu są obrzędy końcowe. Tą część kończy błogosławieństwo czynione przez kapłana, a wierni czynią znak krzyża i odmawiają modlitwę końcową. Centralnym punktem mszy jest Eucharystia, która jest sakramentem obecności Jezusa Chrystusa, ale też wyraża ponowne, symboliczne zjednoczenie z Nim, a w szerszej perspektywie również z Bogiem. Podkreśla się, że w żadnym innym sakramencie nie jest On, Chrystus, dostępny tak substancjalnie, jak właśnie pod postaciami chleba i wina, symbolizującymi Jego ciało i krew. W rozumieniu tradycyjnej teologii, Eucharystia, będąc sakramentem wieńczącym wtajemniczenie chrześcijańskie, uobecnia misterium paschalne, mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa oraz zesłanie Ducha Świętego. Według doktryny ewangelickiej i katolickiej Eucharystia została ustanowiona przez Jezusa Chrystusa podczas ostatniej wieczerzy spożytej z apostołami w Wielki Czwartek. Czytamy o tym w Biblii. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Za każdym razem, kiedy zgromadzenie wiernych celebruje Eucharystię, staje niejako u swego źródła, z którego tenże Kościół niczym źródło na nowo wytryska. Jest to akt pojednania z Chrystusem, ale i akt odnowienia wiary całego Kościoła. W ofierze Chrystusa, który poświęcił się i który w czasie każdej z celebracji poświęca się dla swoich wiernych na nowo, kryje się sekret nieśmiertelności wiary katolickiej. Poprzez akt zjednoczenia z Chrystusem, poprzez zjednoczenie z Jego ofiarą, a tym samym poprzez samopoświęcenie, my także zostajemy przemienieni, ulegamy transubstancjacji. W tej nowej, oczyszczonej z grzechu, błogosławionej formie stajemy się bliscy Bogu, a wręcz jesteśmy z Nim zjednoczeni. W tym kontekście Eucharystia jest antycypacją życia wiecznego z Bogiem, a nawet w Bogu. Dlatego każda msza święta jest nie tylko pamiątką męki pańskiej, czy przejawem granicznej łaski ze strony Jezusa Chrystusa, czy wręcz Boga,
ale też jest przedsionkiem przyszłej chwały człowieka oczyszczonego, ucieleśniającego ideę duchowego życia wiecznego i doświadczenia jedności z Bogiem. Msza Święta jest obrzędem odnawiającym czystość i duchowość człowieka, ale też odnawiającą odwieczny związek człowieka z Bogiem. Podczas mszy świętej chleb i wino są konsekrowane przez kapłana i stają się ciałem i krwią Jezusa, a poprzez to stają się istotowo tożsame z Duchem Świętym i Bogiem. Ta przemiana jest postrzegana jako przemiana duchowa czy mistyczna. Uobecnia ona z jednej strony ofiarę Jezusa na krzyżu, a z drugiej strony jest odnowieniem wiary i jej źródła, na którym osadzony jest rdzeń życia chrześcijańskiego. Poprzez celebrację mszy świętej, poprzez Eucharystię, wierni łączą się we wspólnej ofierze uwielbienia i dziękczynienia Bogu oraz otrzymują łaskę niezbędną do ich duchowego wzrostu i zbawienia. Msza pełni ponadto rolę wizualnego upostaciowienia przemian zachodzących w sercach i duszach tych, którzy uczestniczą w ceremonii. Interpretacja symboliki mszy świętej w perspektywie jungowskiej. W tekście Transformation Symbolism in the Mass Jung szczegółowo opisał przebieg mszy świętej i symbolikę poszczególnych jej elementów. Określił ją w sensie psychologicznym jako symboliczną reprezentację procesu transformacji zachodzącego w ludzkiej psychice. Jung postrzegał mszę jako symboliczne odtworzenie archetypowego wzorca transformacji, który zakorzenione jest w kolektywnym, wrodzonym każdemu człowiekowi poziomie psychy. Msza jest manifestacją boskiego, w sensie jungowskim także archetypowego porządku poza czasem. Wiąże się ona nie tylko z ideą duchowego oczyszczenia czy przemiany, ale też z archaiczną ideą cudu, który ma miejsce w trakcie owej transfiguracji. W trakcie mszy ulega przemianie nie tylko indywidualnie każdy z obecnych, ale i całe zgromadzenie, które zostaje oczyszczone z grzechu, uświęcone i przemienione w dar ofiary dla Boga. Następuje w ten sposób objawienie porządku istniejącego w wieczności i zniszczenie zła zawartego w czasowych i przestrzennych ograniczeniach świata, które uniemożliwiają duchowi ludzkiemu niezmącone postrzeganie rzeczywistości duchowej, boskiej, wiecznej. Msza w rozumieniu jungowskim jest więc najczystszą formą transformującego doświadczenia archetypowego i jako obrzęd jest w każdej swojej części symbolem. Opisując mszę w perspektywie wzorców rytualnych i archetypowych, możemy jej fazy opisać następująco. Pierwsza to jest separacja. Ten etap jest reprezentowany przez początkowe modlitwy mszy świętej i symbolizuje oddzielenie jednostki od świata, tudzież miejsca, tudzież wejście do świętej przestrzeni sakrum. Kolejna faza to jest spotkanie z boskością. Podczas liturgii słowa człowiek słucha słowa Bożego i wchodzi w kontakt z Królestwem Bożym. Kolejna faza to jest śmierć i zmartwychwstanie. Konsekracja chleba i wina jest nie tylko symbolem śmierci i zmartwychwstania Jezusa, ale też wyraża najsilniej numinotyczny, cudowny aspekt doświadczenia Boga. A ponadto w kategoriach psychologicznych reprezentuje ona śmierć starego ja i narodziny nowego ja uduchowionego. Tutaj komunia czy przemiana, przyjęcie komunii symbolizuje przemianę jednostki, która przyjmuje ciało i krew Chrystusa, wcielając do swojego istnienia Jego boskość, jednocząc się tym samym nie tylko z Jezusem, ale także z Duchem Świętym i Bogiem. Ostatnia faza, zakończenie i reintegracja. Końcowa część mszy symbolizuje niejako powrót ze sfery sakrum do sfery profanum, a w sensie psychologicznym ponowną integrację ego jednostki oraz jej powrót do zwykłego świata. Istota, osoba ta jednak powraca oczyszczona, przemieniona i wzmocniona transformującym doświadczeniem, przez które przeszła.
Dlatego właśnie według Junga msza święta jest potężnym psychologicznym narzędziem do osobistej przemiany i rozwoju. Pozwala ona bowiem jednostkom doświadczyć archetypowego wzorca wewnętrznej transformacji, a w sensie religijnym umożliwia jednostce odnowić relację z Bogiem i odbudować więź ze sferą sakrum. Podobieństwa między etapami transformacji w mszy świętej i alchemicznym procesem transformacji. I msza święta, i proces alchemicznego Opus Magnum opisują proces wewnętrznej transformacji i wzrostu, który prowadzi do duchowej i psychologicznej przemiany. W alchemii celem jest przekształcenie metali nieszlachetnych w złoto, co symbolizuje w kategoriach jungowskich przemianę niższych aspektów jaźni w wyższą formę istnienia, tożsamą z rozwojem jaźni, z jej indywiduacją. Teraz powiedzmy, przypomnijmy etapy procesu przemiany alchemicznej. Etap pierwszy to jest etap nigredo, czerń, stan początkowego pomieszania żywiołów, w tym także przeciwieństw, ale też stan rozumiany jako niedoskonały, zanieczyszczony czy wręcz nieczysty. Kolejny etap, ablucjo, obmycie, jest to etap oczyszczania substancji podlegającej przemianie w celu usunięcia zanieczyszczeń i dalszego przygotowania do ostatecznej przemiany. Stoi za tym idea alchemii mówiąca, że celem jest tu przemiana metali nieszlachetnych w metale szlachetne lub osiągnięcie duchowego oczyszczenia i oświecenia. Trzecia faza, albedo, czyli biel, w tym etapie zaczyna się przejawiać odnowiona, nowa forma pełni. I czwarty etap to jest rubedo, czerwień. Ten etap symbolizuje zintensyfikowanie nowo powstałej pełni. W perspektywie rytualnej przemiana alchemiczna jest postrzegana jako podróż rozpoczynająca się od wejścia do naczynia przemiany, vas hermeticum, w którym następuje oczyszczenie, uszlachetnienie i transformacja substancji, w tym wypadku podlegającego przemianie człowieka. Następnie w wyniku złożonego procesu transfiguracji zjawia się, wydziela się wyższa forma istnienia, forma bycia oddzielonym od nieczystości czy imperfekcji, forma bycia doskonałym, a nawet nieśmiertelnym i wiecznym. A na końcu tego procesu alchemik powraca do świata codziennego, ale już w odnowionej, uszlachetnionej postaci z wyimaginowanymi przejawami owej cudowności. W mszy świętej podobnie, najpierw następuje wejście do uświęconej przestrzeni sakrum, w której wierzący doświadcza oczyszczenia z nieczystości, grzechu i zła, by następnie poprzez sakralny akt ofiary, konsekracji i komunii z Jezusem ponownie doświadczyć odnowienia i zjednoczenia z Bogiem, tudzież odbudować w sobie sferę ducha. Etap wyrzeczenia się swoich grzechów, dokonanie ofiary z chleba i wina, a potem ich transubstancjacja i spożycie już jako substancji duchowej, czyli ciała Chrystusa, odpowiada etapowi alchemicznego oczyszczania, uszlachetniania substancji w vas hermeticum. Etap śmierci i zmartwychwstania w mszy świętej odpowiada etapowi alchemicznej transfiguracji, w którym materiał bazowy zostaje przekształcony w złoto alchemików czy kamień filozoficzny. Widzimy więc, że rytuał mszy świętej opiera się na ogólniejszym wzorze obecnym też w późniejszej imaginatoryce alchemicznej w postaci wizji transformującej się substancji niedoskonałej, która podlega procesowi uszlachetnienia i udoskonalenia poprzez opus magnum, co wyraża wiecznotrwałą ideę kryjącą się w zdaniu: to, co natura pozostawia niedoskonałe, jest udoskonalone przez sztukę. Kulminacyjny etap przemiany w mszy świętej odpowiada alchemicznemu etapowi ostatecznego zjednoczenia, w którym jednostka jest nie tylko na nowo zintegrowana i zjednoczona z pierwiastkiem boskim, ale też sama nabiera cech boskich i staje się synem Bożym, czy w kategoriach alchemicznych antroposem. Podsumujmy więc.
że zarówno msza święta, jak i proces alchemiczny opisują proces przemiany bohatera i jego transformacji. Podróż ta prowadzi od niższego stanu, stanu zanieczyszczenia, grzechu i niedoskonałości, poprzez proces różnicowania, odróżniania się od złego, od tkwiącej w człowieku niedoskonałości, poprzez destylację czy też uszlachetnianie podlegającej procesowi substancji. Co w kategoriach psychologicznych można zobrazować na przykład poprzez oddzielenie psychologicznego cienia od jasnej formy naszego etycznego, duchowego istnienia, by w wyniku przemiany doświadczyć przekraczającej opozycyjności świata transgresji i idące za nią swoiste doświadczenie wyższej formy istnienia, czy nawet w sensie teologicznym przebóstwienia, które w perspektywie religijnej tożsame jest z duchowym zjednoczeniem z Bogiem, a w kategoriach alchemii z ucieleśnieniem idei uzyskania quinta essentia. W perspektywie psychologii Junga to doświadczenie tożsame jest z urzeczywistnieniem archetypowego doświadczenia jaźni. W perspektywie jungowskiej powiedzielibyśmy więc, że początek drogi to stan niezróżnicowania, pomieszania dobrego ze złem, szlachetnego z nieczystym, pięknego z brzydkim, etc. A potem następuje proces różnicowania i odróżniania tychże pomieszanych elementów od siebie, za czym podąża destylacja wyższej formy, a innymi słowy transfiguracja. Rezultatem tego procesu rafinacji jest pojawienie się quinta essentia, a w perspektywie jungowskiej doświadczenie complexio oppositorum i idące za nim unio mystica, a w perspektywie chrześcijańskiej duchowe ciało Chrystusowe. Jeśli zaś chcielibyśmy sięgnąć na przykład po analogiczną symbolikę archetypową w buddyzmie, to byłoby to wiecznotrwałe ciało diamentowe. Patrz traktat Sekret Złotego Kwiatu, który analizuje w jednym z swoich pism Jung. W sensie psychologicznym, szczególnie w perspektywie nieświadomości kolektywnej i tkwiących w niej archetypów, ważne jest, by podkreślić fakt, jak mocny jest archetyp przemiany, na którym oparta jest symbolika rytuału mszy świętej i symbolika procesu alchemicznego. To właśnie dzięki archetypom, tendencjom, archetypowym tendencjom imaginacyjnym przejawia się w nas przemożna potrzeba powyższej przemiany, powodując to, że nie tylko jesteśmy podatni na określone wzorce myślenia i działania, ale też to, że czujemy tak ogromne pragnienie doświadczenia tegoż wzorca, odczuwając je jako nie tylko dobre czy wskazane, ale wręcz konieczne. Stąd towarzyszący tej obrazowości tak silny imperatyw podążania ową ścieżką. Niezależnie, czy jest to droga katolika, czy alchemiczna droga mistrza Twardowskiego, czy też droga Buddy. Pamiętać jednak należy, że dla osoby wierzącej, dla osoby religijnej, dla katolika, archetypowa przemiana obserwowana w mszy świętej musi być z oczywistych względów wyniesiona na pierwszy plan, z racji na swój teistyczny i głęboko religijny charakter. Niemniej dla celów poznawczych, analiza takich form symbolicznych czy rytualnych jak jest bardzo wartościowym, a wręcz koniecznym krokiem, gdyż umożliwia nam odkrywanie i obserwowanie głębinowych, archetypowych wzorców doświadczeń człowieka. I to wszystko w danym temacie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Jeżeli Państwo znajdujecie ten temat jako interesujący i godny do rozpowszechnienia, prosiłbym o przekazanie wiadomości o tym wykładzie do swoich znajomych. Mam nadzieję, że w ten sposób uda nam się poszerzyć dostęp myśli jungowskiej w kraju. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia.